Ty jesteś wierzący. Tak. A masz problem z kościołem ostatnio? Nie, nie mam. A jak docierają do ciebie informacje na temat molestowania, lawinowe? Mhm. Od Dominikany po to, co ostatnio Jasia Szczepkowska mówiła, że przed pierwszą komunią ksiądz chciał sprawdzić, jakie grzechy pamięta, a jak nie pamiętała, to chciał jej przypomnieć własnoręcznie. To jakby zawsze to odnoszę też gdzieś tam do siebie, nie? Bo ja naprawdę poznałem mnóstwo księży w swoim życiu i jakby żaden mi nic nigdy... Nie miałem żadnych, wiesz, no, dziwnych sytuacji. Nigdy? Miałeś pecha. Żaden ksiądz nigdy nie powiedział... Chodźmy na basen. Tam na basen. Chodź do mnie na parafię. Na religię. Na religię. Chodź. Pokażę ci takie rzeczy, że uwierzysz. Nie, a nie miałeś. Nie, a tak naprawdę to ja nawet nie chodzę na religię w szkole. Nie chodzisz na religię w szkole. Nie, uczę się w tym czasie. No. Robię sobie okienka. To jest też paradoks, nie? Bo tak ze mnie się robi, to wszystko jest przez media tak rozmuchane. No właśnie, dlatego trochę próbuję to dzisiaj zbilansować. No, że tak wiesz, no, że jestem jakimś turbokatolikiem, przyszłym klerykiem, a tak naprawdę powinienem... Kurde, codziennie chodzi do spowiedzi. Stary. Czyli jednak... No, dobra, sądzę. A wyobraź sobie taką sytuację hipotetycznie. No. Przychodzi do ciebie Małgosia Kożuchowska, piękna kobieta. Tak. Piękna? Piękna. Seksowna? Seksowna. I mówi, musiał, nauczę cię seksu. Chodź. Chodź. Chodź, chodź. Co byś zrobił? No musiałbym się zapytać Tomka. Czy musiał. Zadzwoniłbyś do Karolaka i tak, leży tu goły kożuch. Nie, no ale co byś zrobił? Co ja zawsze marzyłem. Władek, nie miałeś takich marzeń, jak byłeś chłopcem, na przykład, że przychodzi do ciebie, nie wiem, Irena Szewińska i mówi, nauczę cię wszystkiego. No dobra, cofam przykład. No że, nie wiem, że Komar tak. Przychodzi. Mówi już tak, ja bym korzystał. No właśnie. Dokładnie, no ktoś musi się nauczyć. Ten pierwszy krok. No dokładnie. No, też miałbym, stary, ogromną pokusę, no przecież. Nie. No ale co byś zrobił, co byś powiedział? No nie wiem, nie wiem, czy... No... Spodobało mi się, niech dojrzy, dajmy mu czas. No poszedłbym, no. Poszedłbyś? No poszedłbym. Gosia, chodź!